Cześć, nazywam się Paweł Grecki, jestem instruktorem Centrum Szkolenia Psów Perra. Od ponad 15 lat zawodowo zajmuję się szkoleniem psów. To jest bies, 1,5-roczny owczarek niemieckiej linii użytkowej. Okej? Okay. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na jedno z pytań, które się pojawiło pod ostatnim nagraniem. Dziękuję Wam wszystkim za wszystkie komentarze, za pytania, za zainteresowanie tym, co nagrałem. Jeżeli Wam się podobało, będę nagrywał dalej. Pozwólcie, że przeczytam jeden z komentarzy i pokrótce postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Okej. Okay. Pytanie brzmi: a jak pokonać agresję do innych psów? Jeżdżę na spacery socjalizacyjne i nic, zero postępów. Słuchajcie, spacery socjalizacyjne nic nie zmienią, jeżeli mam psa agresywnego. Przykro mi to mówić, jest to jedna z form bardzo często używana przez trenerów do naciągania klientów. Żeby cokolwiek zmienić, trzeba dać psu strukturę. Nie będę się rozwodził nad tym, co może być przyczyną zachowania agresywnego odnośnie genetyki, odnośnie predyspozycji genetycznych, czy to będzie lęk, czy to będzie strach, bo to są dwie różne emocje dla psa, czy to będzie łup i tak dalej. Nie będę w to wchodził, o tym mógłbym mówić godzinami, ale wtedy film się rozciągnie do 30-40 minut. Co zrobić? Przede wszystkim dać psu strukturę. W pierwszych kilku tygodniach, 4-6 tygodniach ja uczę psa podstaw, czyli w jaki sposób komunikować się z właścicielem. Ma być to krótka, prosta informacja pomiędzy psem a właścicielem. Pies się uczy, jak obserwować swojego przewodnika, jak go rozumieć, jak czytać jego komendy i na co się może pozwolić. A właściciel się uczy w drugą stronę, co oznaczają niektóre zachowania u psa, co znaczy odkręcenie głowy, podniesienie łapy, zmiana pozycji itd., itd. W jaki sposób delikatnie go naciskać, bo musimy naciskać psa, jeżeli chcemy rozwijać go psychicznie i fizycznie. Nie ma rozwoju bez presji. Próby czysto pozytywnego szkolenia nie zdadzą się na nic. Próby chronienia psa przed stresem nie zdadzą się na nic. Oczywiście bezsensowny stres i pogłębianie lęku i jakichś fobii nie ma sensu, ale presja musi być do rozwoju. Także musi być balans. 4-6 tygodni budowanie struktury, podstawowych komend. Podczas tego uczycie się z psem, w jaki sposób ze sobą komunikować, jak możecie daleko wchodzić poza jakieś schematy, bądź nie możecie. Następnie pracujemy w środowisku kontrolowanym. Ja to tak robię, że biorę mojego psa na zajęcia i właściciel ze swoim psem pracuje razem ze mną. Pracujemy jeden na jeden. Ja mam swojego psa, on ma swojego psa i ten pies się uczy, w jaki sposób trzymać te nerwy na wodzy, w jaki sposób wytwarza w ogóle sobie nowe wzorce zachowań podczas mijania psa, siadania naprzeciwko psa, odchodzenia od psa, podchodzenie do psa. Tak, żeby weszło to czysto w nawyk, żeby to nie było podszyte emocjonalnie żadnymi problemami, żeby to było czysto praca taka, może nie tyle, że intuicyjna, ale wyuczona, coś na zasadzie, jak jadę samochodem i zmieniam biegi, żeby to nie było specjalnie nacechowane emocjami. Tutaj też wprowadzamy odpowiedni balans pomiędzy wzmacnianiem pozytywnym i negatywnym wzmocnieniem, tak żeby nie podnosić poziomu ekscytacji psa do sufitu. Czyli mamy ten okres 4-6 tygodni budowania podstaw, następnie około 3 tygodni pracujemy sobie w interakcji z jeden na jeden z psem. Ja sobie zmieniam psy, przynoszę moje psy na zajęcia. W momencie, kiedy mamy to opanowane i pies ma wyćwiczone wzorce, zaczynamy dawać psu, w cudzysłowie, troszeczkę więcej swobody, a polega to na tym, że właśnie wtedy budujemy coś na zasadzie klas komunikacji. Oczywiście w tym całym procesie 4-6 tygodni, później kolejnych 3 tygodni pies uczy się również posługiwać kagańcem fizjologicznym i w momencie, kiedy po takim, powiedzmy, procesie 2 miesięcy pracy ma wyćwiczone jakieś wzorce zachowań, nowe przećwiczone wzorce zachowań, to nie znaczy, że stare zniknęły, bo one nigdy nie znikną. Chodzi o to, żeby te nowe wzorce zachowań przybrały silniejszą formę niż te stare. Zaczynamy pracę w klasach komunikacji i to dopiero wtedy. Jeżeli macie psa nerwowego, lękowego czy agresywnego i dajecie go w grupę innych psów i próbujecie klas socjalizacji czy spacerów równoległych, nie ma znaczenia jak to nazwiecie, żeby sprzedać, to tak naprawdę ten pies jest całą godzinę, czy tam w zależności ile trwa taki spacer, wbity w innego psa i chce go sobie zjeść. W cudzysłowie, oczywiście może się w którymś momencie poddać, bo widzi, że to nie przynosi efektu, co drugi pies pewnie sobie
mądrzejszy pomyśli, dobra, to i tak jestem smyczy, i tak go nie złapię, więc luzuję. Wy wracacie do domu, idziecie na spacer, on znowu robi to samo. Także nie przyniosą efektu do momentu, kiedy nie ma silnych podstaw. Zacznijcie od podstaw. Życzę Wam naprawdę powodzenia. Jeżeli nie znajdziecie kogoś w okolicy, możecie się ze mną skontaktować. Ja prowadzę zajęcia w weekendy, więc jeżeli to nie jest daleko, moglibyście podjechać do mnie na weekend i możemy sobie to przepracować. Nam się to udaje. W 90% zamykamy ten temat w 2 miesiące i dajemy właścicielowi i psu nowy standard spacerów i życia razem. Także trzymajcie się razem. Musicie ze sobą współpracować, być wyrozumiali dla siebie, ale tak poważnie mówiąc, nie podawajcie się i pracujcie. Mam nadzieję, że w przyszłości zostawicie mi komentarz, napiszecie, że macie postęp, że jest tylko lepiej. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej!